Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam Was na portalu videotesty.pl na naszym kanale YouTube i dzisiaj będzie filmik taki troszeczkę konkursowo, powiedzmy, informacyjny. Moi drodzy, jak widzicie chociażby po tym, jak szybko przybywa na widzów na naszym portalu, firma się, że tak powiem, rozwija, w związku z tym szukamy również nowych współpracowników, nowych redaktorów na naszym portalu, którzy będą tworzyli wideo newsy, wideo recenzje czy wideo poradniki oraz również teksty do tego. W związku z tym, że chcemy wyłonić naszych nowych współpracowników, naszych nowych kolegów redakcyjnych, czy też koleżanki, oczywiście również mile zapraszamy. Będzie to taki miało charakter konkursu, a nagrodą będzie oczywiście odpłatna współpraca z naszym portalem, natomiast szczegóły odnośnie wynagrodzeń i tak dalej przekażemy tylko i wyłącznie już osobom, które przedostaną się, że tak powiem, dalej. One tutaj będą wtedy rozmowy prowadzone indywidualnie. W związku z tym, że mam Wam kilka informacji do przekazania, dzisiaj się będę makulaturą posiłkował. I przede wszystkim tak, może zacznę od pierwszego etapu konkursu. Ten będzie trwał do 26 dnia tego miesiąca. Natomiast współpracę z pierwszymi osobami mamy nadzieję rozpocząć już od początku listopada. Tak więc ten drugi etap konkursu prawdopodobnie będzie troszeczkę szybciej przebiegał. Natomiast jeszcze praktyka to zweryfikuje. Przede wszystkim tak, kogo szukamy i co należy zrobić. Słuchajcie, jeżeli jesteście odpowiednio mili, że tak powiem, też wygadani, macie stosunkowo miły głos, najlepiej, jeżeli mielibyście również wiedzę w temacie, który chcecie prezentować, który chcecie recenzować oczywiście. Wiadomo, że nadawać się do tego będą praktycznie osoby tylko i wyłącznie, które no, mają odpowiednie zamiłowanie do tego, o czym chcą mówić. Szukamy i urządzeń mobilnych, AGD i nie tylko. Macie znajomość programów do nagrywania filmów, do nagrywania pulpitów czy poradników pulpitowych. Umiecie to wszystko zmontować, żeby całość dobrze wyglądała. Najlepiej, jeżeli macie jakieś doświadczenie związane z przygotowywaniem tego typu materiałów. Nie wymagam jakiegoś dużego doświadczenia, bo wszystko i tak później ocenicie też Wy sami, można powiedzieć, publiczność. Szukamy również osób dyspozycyjnych. Praca na takim portalu jak Videotesty zajmuje dla takich osób, które tutaj będą wyłonione w tym, powiedzmy, konkursie, zajmowała 3-4 godziny dziennie. Tyle mniej więcej musicie sobie zarezerwować dla nas czasu. Musicie być również samodzielni. To jest praca zdalna, stąd też będziemy kontaktowali się mailowo i też samodzielność tutaj jest wymagana. Nawet nie mile widziana, a wymagana. Oczywiście musicie się też umieć poprawnie wysławiać i umieć tworzyć poprawne teksty, stylistycznie, ortograficznie, ale to już Wam Word poprawi. Co dodatkowo, co my zapewniamy ze swojej strony? No przede wszystkim oczywiście sprzęt do testów, tak? W zależności od tego, czym będziecie się zajmowali, czy to będą urządzenia mobilne, wideoporadniki, to co będzie Wam potrzebne do testowania, w sensie sprzętu, który będziecie testowali, to my zapewniamy. Oczywiście, tak jak mówiłem, to jest współpraca odpłatna, informacje zostaną przekazane dopiero kandydatom, którzy się dalej zakwalifikują i jest to współpraca zdalna. Co do Waszego zakresu obowiązków, tu już o tym troszeczkę wspomniałem, chodzi przede wszystkim o testy produktów, tworzenie produktów na potrzeby recenzji wideotestów i opracowywanie wideoporadników, wideo newsów dla osób z Warszawy. Tutaj dodatkowo, jako że w Warszawie często są różnego rodzaju eventy, jeżeli ktoś z Was by był z Warszawy, się dalej zakwalifikował, to również tutaj będziemy udostępniali możliwość udziału w różnego rodzaju targach, eventach organizowanych przez różne firmy i polecam, bo dobre jedzenie często w łaje dają. Pierwszy etap, tak jak wspomniałem, będzie trwał do 26 dnia tego miesiąca. Swoje zgłoszenia, swoje materiały przesyłajcie na adres konkurs@videotesty.pl. Ze spokojem wszystkie te informacje będą też opublikowane na naszym portalu, do którego link znajdziecie w opisie filmu, tak więc klikajcie, jeżeli coś przegapicie, nie musicie po 10 razy mnie słuchać. Potrzebujemy Wasze imię, nazwisko, w jakim jesteście wieku, kategorię sprzętową, która Was interesuje, czy te, na której się po prostu znacie, oraz link do filmu konkursowego. To jest warunek. Musicie nagrać film z recenzją sprzętu, który posiadacie. To może być karta graficzna, procesor, obudowa, zasilacz. To może być Wasz telefon, tablet, może jakiś sprzęt stereo, słuchawki, jakiś zestaw głośników 5.1, zestaw stereo do muzyki, telewizor, aparat. Cokolwiek byście na dobrą sprawę chcieli, również możecie przygotować materiał na przykład w formie wideo newsów. I teraz tak, filmik konkursowy powinien przedstawiać przede wszystkim Waszą autorską recenzję produktu.
To nie musi być produkt nowy, ma być produkt fizyczny. My musimy po prostu widzieć, jak wy się prezentujecie, jak, że tak powiem, wyglądacie na wizji. Szczególnie te osoby, które już materiały tworzą, wiedzą, że to nie jest tak naprawdę takie łatwe. I oczywiście musi dotyczyć nowych technologii, tak? Co tu jeszcze dalej mamy? Drugi etap. Moi drodzy, po wyłonieniu osób, wyłaniać będziemy my, czyli redaktorzy wideotest, ale również osoby, których na co dzień nie widzicie, a które na wideotestach pracują. Wyłonimy około 5 do 10 zgłoszeń. Następnie te materiały zostaną opublikowane przez nas na naszym portalu i całość zostanie poddana, że tak powiem, krytyce szerszej widowni. I to wy między sobą tak naprawdę wyłonicie kandydatów. Jeżeli wasze filmy przekroczą 50 łapek w dół, 50% łapek w dół, to jest ważne, o procenty chodzi, to niestety, ale odpadacie w tym momencie. Także dalej przechodzą te osoby, które będą miały powyżej 50% łapek w górę. No i tam oczywiście zostanie później z tych osób, w zależności od tego, ilu was będzie, czym będziecie się chcieli zajmować, wyłonieni już nasi współpracownicy. Tak jak wspominałem, współpracę chcielibyśmy rozpocząć jak najwcześniej, najlepiej jakoś na początku listopada. Stąd liczymy też na szybką waszą odpowiedź. Informacja o takich naszych zamiarach już była na Google Plus, tego co pamiętam, rzucona. Już kilka osób nawet chętnych się odezwało, tak więc liczymy na was. Możecie razem z nami tworzyć materiały na wideotesty. Ja zapraszam was oczywiście na tą stronę, powiedzmy taka konkursową, gdzie nagrodą jest współpraca z nami, osoby zainteresowane, i tam znajdziecie wszystkie szczegóły, wszystkie informacje, te, o których ja wam powiedziałem. Tak więc w tym filmie to jest na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.